Gdyby się Państwo zastanawiali, dlaczego jest tak silna reakcja na to, że do władzy doszło Prawo i Sprawiedliwość, i ta władza jest przynajmniej w zapowiedziach dość trwała, bo przynajmniej na 4 lata rządu i na 5 lat prezydenta Andrzeja Dudy, to okazuje się, że siła i tych ataków, i histeria wokół tego wcale nie jest przypadkowa. Bardzo niedawno był w Polsce Daniel Fried, wicesekretarz stanu administracji Baracka Obamy, który był kiedyś ambasadorem w Warszawie. I on był nieoficjalnie, ale po to, żeby zdyscyplinować polski rząd i żeby właściwie go trochę postraszyć w imieniu administracji amerykańskiej. I zacząłem się zastanawiać, dlaczego ktoś taki jak Fried i dlaczego ktoś taki jak prezydent Obama, przecież to jest za jego wiedzą, odważa się na taki stosunek do Polski. I okazuje się, że to wszystko dość łatwo wytłumaczyć tym co się działo w przeszłości. A w przeszłości działo się tak, że ustrój polski został de facto wynegocjowany, także wewnętrznie, no bo uczestniczyli w tym generałowie Kiszczak i Jaruzelski z częścią opozycji, a potem ten układ okrągłostołowy uzdatniano czy update'owano, jak to się teraz mówi, przy kolejnych rozdaniach władzy, czyli kiedy rządził Sojusz Lewicy Demokratycznej, gdy rządził AWS i potem, gdy rządziła Platforma Obywatelska, ale wciąż te główne założenia tego układu Jaruzelskiego, Kiszczaka i Władimira Kriuczkowa, bo przypomnę, że o tym, co się działo w Polsce i innych krajach pod koniec lat 80. decydował także Władimir Kriuczkow, szef KGB ówczesny, który wizytował te wszystkie kraje i przygotowywał establishment komunistyczny do przejścia w nową rzeczywistość. I ten, ja to nazwałem układem Jaruzelskiego-Kriuczkowa, on w jakimś sensie przez te 25 lat obowiązywał, I z drugiej strony obowiązywał pewien układ, który też nazywam układem Zaksa Liptona. Bo panowie Jeffrey Sachs on głównie przygotował to, co się nazywa planem Balcerowicza dla Polski. Oczywiście to jest Lipa, nie było żadnego planu Balcerowicza, był plan Zaksa-Liptona, który został Polsce narzucony, a Balcerowicz tylko to firmował. Potem to wszystko się modyfikowało, ale główne założenia tego trwały i placet na taki ustrój polski dali ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush senior, dali przywódcy rosyjscy czyli ostatni przywódca ZSRR Władimir Gorbaczow i pierwszy Rosji Borys Jelcyn, dali ówczesny prezydent Francji François Mitterrand, kanclerz Helmut Kohl i premierzy Wielkiej Brytanii, mówię premierzy, bo to się zmieniało w tym okresie transformacji, Margaret Thatcher, a potem John Major. I po tych wszystkich ustaleniach Polska stała się taką bardzo nowoczesną kolonią, w której wszyscy mieli zachowane swoje interesy tak, wschód, ale głównie zachód w Europie przede wszystkim Niemcy i wszystkim to odpowiadało. I oni po cichu zgodzili się na coś takiego, że w Polsce właściwie tego typu prawica jak prawa i sprawiedliwość nie ma prawa rządzić. Dlatego tak ostry był opór już przeciwko rządowi Jana Olszewskiego, który przecież trwał niecałe pół roku, w końcówce 1991 i i, i, I w pierwszej części 1992 roku. Tak ostro atakowano rząd prawa i sprawiedliwości w latach 2005-2007 i tak ostro jest on atakowany teraz. Po prostu nie przewidziano miejsca dla niekoncesjonowanej prawicowej partii w Polsce. Wszystko miało być wedle planu właśnie tych porozumień, o których wspomniałem, i mogło to się udać, dlatego że wiele czynników sprawiło, że doszedł, Jan Olszewski doszedł do władzy, Potem był rząd Prawa i Sprawiedliwości, prezydent Lech Kaczyński i teraz mamy znowu prezydenta Andrzeja Dudę i Prawo i Sprawiedliwość u władzy. A ponieważ jest dłuższa perspektywa tych rządów i bardzo duże zagrożenie, że ta władza złamie te dwa układy pętające Polskę i czyniące z, jej, z niej wygodną, dość bogatą, trochę autonomiczną, Kolonie, no ba, bo ma trwałą perspektywę władzy. Dlatego ten atak jest tak istotny, a wszystko inne, co się dzieje, to jest tylko ten szum, który ma uzasadnić te zasadnicze rzeczy, które chce się z Polską zrobić. Jest ważne, żeby przerwać ten układ, żeby Polska zaczęła być suwerenna i żebyśmy nie dali się rozgrywać ani od wschodu, ani od zachodu. Ponieważ Władze obecne Rzeczpospolitej chcą to zrobić, są tak furiacko atakowane.